tutaj opłatę eksploatacyjną, opłatę rezerwacyjną i chcą spokojnie handlować. Państwo macie zezwolenie na zgromadzenie i przedmiot waszego tutaj działania mnie absolutnie nie interesuje, tylko nagłośnienie i nic więcej. A czy pan ma jakiś identyfikator albo legitymację? Proszę bardzo, może... No ale nie mamy, nie mamy żadnych danych pana. Nie mam, ja się przedstawiłem osobie... Ale tak, ale każdy może tak powiedzieć. Ja rozumiem pana, ale jakąś legitymację, czy jakieś coś cokolwiek? Proszę pana, mam dowód osobisty, jeżeli wezwiemy policję, za moment będzie się legitymować. Ale tu zgoda ponoć jest, szanowny panie. Ja mówię o tym, co mnie spotyka, a dostaję informację... Ale to proszę w takim razie zadzwonić do Urzędu Miasta i... Ale proszę pana, ja reprezentuję Urząd Miasta. No ale ja dostałem zgodę na to. Więc dlatego dostaje pan teraz ustne polecenie. Proszę o zdemontowanie eventu. Proszę pana, to na ale jest, ale ja dlatego to zgromadzenie zostało. Pan to zgłosił. Dlatego to zgromadzenie. Reaguje proszę pana na ja mówię państwu o interwencjach, które otrzymuję, nic więcej. Ale my jesteśmy w stanie rozmawiać, mimo że stoimy przy głośniku. Tak, tylko że ja do pana krzyczę, pan do mnie też mówi głośno. W każdym razie tak, ja proszę o zdjęcie tego, inaczej będę zmuszony poprosić policję o pomoc. Zatem może ale przecież ja jestem przedstawicielem Urzędu Miasta. Kto jest pan? Osoba, która... Ale proszę pana. Osoba, która wydała mi decyzję. Jest dzień wolny od pracy. Jeżeli chodzi o władzę miasta, ja muszę dosyć do jeżeli państwo macie zastrzeżenie do moich działań, bardzo proszę zgłosić to później, kiedy to będzie możliwe.